Chciałbym porozmawiać o energii kinetycznej i potencjalnej. Pamiętacie, zaczęliśmy od tego, że rozmawialiśmy o pracy i potem wprowadziliśmy takie abstrakcyjne pojęcie energii, potencjału, jaki ma ciało, żeby wykonać pracę. No i pierwsze takie obliczenia z tym związane dotyczyły masy M, która poruszała się na jakiejś drodze S ustalonej pod działaniem stałej siły F. No i praca, która obliczyliśmy, no można obliczyć, że F razy S, praca wykonana przez tą siłę nad ciałem, równa się takiemu wyrażeniu 1/2 masa ciała razy kwadrat jego prędkości w tym miejscu, gdzie siła przestała działać. I jakby, jeżeli sobie wyobrazimy, że za chwilę, muszę się przesunąć gdzieś i zmniejszyć, o, tak będzie lepiej, ale też nie najlepiej, muszę się gdzieś przesunąć, o tu. Aha, i to nie to porwałem. Ach, jej. Dobra, to muszę porwać. Masa była tu i miała prędkość, tak? Miała prędkość V i jakby dzięki tej prędkości, siła już dalej na nią nie działała, ale dzięki tej prędkości poruszała się dalej bez starcia z tą samą prędkością, no i w pewnym momencie uderzyła w gwóźdź i wbiła ten gwóźdź w ścianę. Wykonała więc znowu pracę, więc nazwaliśmy to 1/2 mv kwadrat przez 2, nazwaliśmy to energią kinetyczną, od kinesis, ruch, greckiego słowa. Bo to jest energia, której nabierają ciała, którą mają ciała, jeżeli są w ruchu. No i potem zajęliśmy się taką sytuacją, w której źródłem stałej siły jest siła grawitacji i my znamy takie naturalne zjawisko, w którym już nie występują żadne siły zewnętrzne, bo tutaj ktoś musiał pchać to ciało, prawda? Ktoś lub coś. Nie występują żadne siły zewnętrzne, tylko w sposób naturalny pod działaniem stałej siły spada z wysokości H to samo ciało o masie M. Siła, która na niego działa, to jest M razy G, masa razy przyspieszenie grawitacyjne. No i znowu to samo równanie tutaj możemy napisać, tak? Bo tym razem praca tej stałej siły to jest siła razy droga, czyli MG razy H równa się MV kwadrat na 2. No i stąd pojęcie energii potencjalnej, no bo możemy sobie wyobrazić, że jeżeli to ciało jest tutaj na wysokości H, no to ma potencjał do wykonania pracy równy MGH. Potem ta energia potencjalna, poniekąd dzięki tej energii potencjalnej ciało spadając, nabiera prędkości, nabiera energii kinetycznej. Energia potencjalna robi się coraz mniejsza. No i zawsze jednak na dowolnej wysokości, na przykład na tej, suma energii potencjalnej i kinetycznej jest taka sama. No jeżeli tutaj mamy wysokość, którą sobie nazwiemy H1, H to było od samej góry do dołu, a H1 to będzie tutaj ze środka do samego dołu, no to możemy napisać takie równanie, że porównując energię, którą ciało miało na górze z energią, które ma tutaj teraz na tym poziomie 1, możemy go sobie tutaj tak oznaczyć, no to możemy napisać tak, no na górze ciało miało tylko energię potencjalną, MGH, a na poziomie 1 ma energię potencjalną, mniejszą, MGH1, no bo wysokość H1 jest mniejsza niż H, no ale za to ma energię kinetyczną, tak? 1/2 MV 1, jeżeli, oj, nie, tutaj jest to, 1/2, no hop, MV 1 do kwadratu. Nie piszę V kwadrat, żeby nie myliło nam się z tym V, które stoi tutaj. No ale takie
Też tu jest błąd, bo tu oczywiście M powinno być tu. No i takie równanie można łatwo rozwiązać ze względu na V1, tak? No bo mamy, po pierwsze można podzielić przez M obie strony, masy się uproszczą, to jest znane zjawisko, ruch w polu grawitacyjnym ma charakter taki, że nie zależy od masy padającego ciała. No to przepiszmy sobie to równanie po uproszczeniu tych mas. To ono będzie wyglądało w ten sposób, że tu nie będzie masy i tu nie będzie masy. Zaraz, równa się oczywiście. G razy H1 plus 1 druga V1 do kwadratu. No i jedziemy dalej. Można przenieść GH1 na lewą stronę. To będziemy mieli i wyciągnąć G przed nawias. Będziemy mieli GH minus H1. Zauważcie, że H1 jest mniejsze niż H, więc to jest dodatnie, a po lewej stronie będzie 1 druga V1 do kwadratu. No i dobrze, bo po prawej stronie mamy wielkość, która jest na pewno dodatnia, no bo 1 druga jest liczbą dodatnią i kwadrat też jest na pewno dodatni. No i ostatnią rzeczą, którą możemy zrobić, to pomnożyć obie strony przez 2 i przenieść lewą stronę na prawą i będzie, dostaniemy takie równanie i nawzajem, wzajemnie, że V1 do kwadratu to jest 2G H minus H1 no i teraz możemy oczywiście to równanie rozwiązać biorąc pierwiastek kwadratowy z obu stron. V1 jest wielkością dodatnią, to jest szybkość, więc pierwiastek kwadratowy z V1 do kwadratu to będzie po prostu V1, czyli V1 równa się SQRT. Tak, tak. 2G H minus H1. No i popatrzcie, co żeśmy tutaj dostali. Ja zrobię sobie klon tego wyniku i przeniosę go tutaj wyżej i spróbuję się też przenieść wyżej z całym tym obrazkiem. No, chodź do góry. O, bardzo dobrze. Otóż mamy teraz sytuację taką, że niezależnie od tego, na jakiej znajdujemy się wysokości, możemy obliczyć, korzystając z tych równań, które wynikały z zasady zachowania energii, możemy obliczyć prędkość. No, powiecie, nie jest to wielka sztuka, no bo znamy też przyspieszenie, to samo wyjdzie, jeśli obliczymy przyspieszenie, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy teraz nie ciało spadające, tylko poruszające się po torze o dowolnym kształcie. Zobaczymy, czy mi się uda narysować tor o dowolnym kształcie, to ja na chwilę wstrzymam nagranie. Ładnie, udało mi się narysować tor o dowolnym kształcie. No i gdzieś jest ta sama masa M, tylko zmniejszymy ją trochę, żeby ona sobie ładnie tutaj pasowała do tego toru. No, co jest? Hej, ja to chcę zmniejszyć po prostu. O tak. No to możemy powiedzieć tak. Tu ona miała względem podstawy miała energię potencjalną. Tu jest jakaś wysokość H tego toru. Więc miała tu energię potencjalną MGH. No i teraz, jeżeli jesteśmy gdzieś na wysokości H1, wszystko jedno w którym miejscu, a to już nie jest spadek swobodny, tylko ruch po torze o skomplikowanym kształcie, prawda? Więc jeżeli tu jest wysokość H1, no to energia w tym miejscu tego ciała to będzie
MGH1 plus 1/2 MV1 do kwadratu. Tak? No i ta energia musi być równa tej energii. Więc stąd można obliczyć. Ach, nie to udało mi się porwać. Stąd udało mi. Stąd można obliczyć prędkość ciała na przykład w tym miejscu. I prędkość ciała można obliczyć dalej. Śmiesznie to działa. Prędkość ciała można obliczyć i w tym miejscu. I w tym miejscu, i w tym miejscu, i w każdym miejscu, prawda? W związku z tym, bez rozwiązywania równań Newtona, które trzeba byłoby rozwiązać z takim więzem, że ciało musi się poruszać po tym torze. Oczywiście zasada zachowania energii i równania Newtona to jest jedno i to samo. Jedno wynika z drugiego. Nie miejcie fałszywego wrażenia, że tutaj odkryliśmy coś nowego, ale to sformułowanie jest jest bardzo eleganckie i bardzo przydatne. No i można sobie tutaj obejrzeć to na symulacji, którą wam pokazywałem i z której będziemy sobie korzystać. Tu mamy dziewczynkę, która jeździ sobie na skateboardzie. Zatrzymamy ją, jak wjedzie do góry. Dobra. No i teraz tak. Spróbujemy jeszcze raz zresetować. Bardzo dobrze. Ustawimy ją sobie gdzieś tutaj. No i teraz ma tylko energię potencjalną, prawda? Stoi, energia kinetyczna jest zero. No więc ruszymy i będziecie widzieć, jak maleje, jak obniża się dziewczynka, jedzie w dół, to maleje energia potencjalna, ale rośnie energia kinetyczna. Ich suma jednak pozostaje zawsze taka sama. Tak, i tu jest jeszcze miejsce na energię termiczną. O tym będziemy jeszcze sobie rozmawiać. Natomiast ja wam wyślę link do tego, do tej symulacji. On będzie pod filmem, a oprócz tego wyślę go w pracy domowej.